Chcieli pokazać, że są tuż obok i chcą żyć tak jak inni, często potrzebują jednak pomocy. Ulicami Katowic z południowego krańca Śródmieścia na Rynek przejechały dzisiaj na tandemach osoby niewidome. W ten sposób organizatorzy akcji chcieli przypomnieć o Międzynarodowym Dniu Białej Laski, który obchodzony jest 15 października. To jest bardzo potrzebne wydarzenie, żeby pokazywać, że osoby niewidome funkcjonują na co dzień wśród społeczeństwa i że czasem niewielka pomoc ze strony tych osób widzących może dużo zmienić w jakości ich życia. Ja też nie byłabym dzisiaj w Kadrze Narodowej, gdyby 3 lata temu ktoś nie zaproponował mi przejażdżki rekreacyjnej na tandemie. Każdym rowerem poruszała się para składająca się z osoby widzącej jako pilot i osoby niewidomej. Na rower wsiedli m.in. urzędnicy, dyrektorzy różnych instytucji i osoby publiczne. Po zakończonym przejeździe uczestnicy mogli spędzić ze sobą czas, poznając przy okazji, jak wygląda praca w danej instytucji. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach jest w pełni dostosowana do wszelkich niesprawności, między innymi niesprawności wzrokowej. No i pana Tomka zapraszam na akademię, żeby zapoznał się z tymi możliwościami, jakie osoba niepełnosprawna z jego niepełnosprawnością ma, no powiedzmy, do dyspozycji na uczelni, jak również zaprosimy pana Tomka na zajęcia ze studentami, których przygotowujemy jako nauczycieli dla osób z niepełnosprawnością. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Ważni Ludzie, która od ponad 4 lat prowadzi w Katowicach wyjątkową ścieżkę edukacyjną. Naszym zadaniem jest pokazywać, jak to jest w momencie, kiedy wyłączymy zmysł wzroku. Jest to mega istotne, żeby zrozumieć przede wszystkim osoby niewidome, ale też zrozumieć samego siebie, czyli zobaczyć, jak działają ludzkie zmysły w momencie, kiedy ten najważniejszy przestaje działać. Międzynarodowy Dzień Białej Laski obchodzony jest od 1964 roku.